gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynajmniej uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odpłynął. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przybywał. Łódź zaś była już o wiele stępów oddalona od brzegu, miotana twarzą, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, poszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć. Krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się ciszy. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Czemu zwątpiłeś? Dzisiaj Ewangelia pokazuje nam Pana Jezusa spokojnie idącego po wodzie do przestraszonych uczniów. Oni się boją, a Jezus ze spokojem idzie po wodzie pośród przeciwnego wiatru. Chciałoby się powiedzieć, któż z nas nie doświadczył w życiu przeciwności. Chciałoby się powiedzieć, nie, to tak nie jest, tak na dobrą sprawę. Zwróćmy uwagę, że nawet wtedy jesteśmy radośni, szczęśliwi, wszystko nam się dobrze układa. Przychodzi dzień, przychodzi moment, godzina, gdzie gdzieś nam się grunt usuwa spod nóg. Zaczynamy się lękać, bać, przeżywamy strach. Słuchajcie, z życia wzięte byłem właśnie świadkiem takiej rozmowy. To było w Gdańsku. Przychodzi do księdza proboszcza dziewczyna, młoda dziewczyna, zapłakana. I ona mówi, że musi odwołać ślub. Musi odwołać ślub, bo narzeczony ją uderzył i boi się, że to się powtórzy. Słuchajcie, chciałbym się powiedzieć coś strasznego. Jak facet może uderzyć kobietę? Ale on się w ogóle tym nie przejmował. To ona, ta dziewczyna, sama obwiniała się. Uważała, że gdyby go nie sprowokowała, to on by jej uderzył, wtedy by nie runął jej cały świat, który zbudowała. Byłoby super, super, gdyby ona go nie sprowokowała. W rozmowie wynikało, można było się dowiedzieć wiele innych rzeczy, że ten chłopak, ten narzeczony, zawsze był porywczy, on był zawsze agresywny. Ale ona uważała, że ona go zmieni. Słuchajcie, zobaczcie, z życia wzięte, to tak przeważnie to tak dotyczy kobiet, dziewczyn. Słuchajcie, czy to jest narkoman, czy to jest alkoholik, czy to jest wierzący, czy niepraktykujący, to jest nieistotne, bo ja go zmienię. Ja go zmienię. To wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest, że ja go zmienię. Ona się obwiniała, ale słuchajcie, uważam. Myślę, że każdy z nas tak myśli, że to właśnie Pan Jezus postawił ją w takiej sytuacji, w konkretnej sytuacji, by pokazać prawdziwe oblicze przyszłego męża. On jej pokazał palcem, zobacz, będziesz dostawać lanie przez całe małżeństwo.
Pan Bóg pokazał jej prawdę. Bóg pokazał jej prawdę, ale ona nie chciała jej zobaczyć. Bardzo często to jest wśród nas. My nie chcemy widzieć prawdy. Bóg dopuścił do tak drastycznej sytuacji, by uchronić swoje dziecko przed popełnieniem życiowego błędu, który będzie ciągnął się przez całe życie. Bóg dopuszcza trudne chwile, byś stanął w prawdzie. Słuchajcie, stanąć w prawdzie. My jednak bardzo często nie chcemy widzieć tej prawdy. My mamy swoje. Bóg nie chce, żebyśmy żyli w kłamstwie. Każda życiowa próba daje okazję do poznania, kto jest twoim przyjacielem, a kto wrogiem. Ale my wcale tak nie chcemy patrzeć. I słuchajcie, żona trzyletniego alkoholika, ci anonimowi alkoholicy, jego żona opowiada taką historię, właściwie ona się żali. Ona przeżywa ból, cierpienie. Cieszy się, że jej mąż wyszedł z alkoholizmu, że on zaczął nowe życie, a ona się żali, smuci, płacze i mówi tak, że wszyscy nas zostawili. Wszyscy, teraz uwaga, wszyscy bez wyjątku się odwrócili od nas, gdy mąż przestał pić. Co z tego wynika? Czyli jeżeli on chlał, to wszystkim się podobało. No tak, ale jeżeli przestał pić, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Zobaczcie, przyjaciele nie chcieli, by ich wrzucano do tego samego worka. Zobacz, choć stracili towarzystwo, dowiedzieli się, tak na dobrą sprawę dowiedzieli się, kto jest przyjacielem, ale to jest problem, to jest byle jaki znajomy. Każda przeciwność losu stawia cię w prawdzie. Przeciwność losu stawia nas w prawdzie. Czasami nasze przeciwne wiatry długo trwają. I wiesz, dlaczego one tak długo trwają? Dlaczego nie możemy wyjść z tego, z tych naszych problemów, z naszych kłopotów? Bo to my właśnie, to my z uporem maniaka nie chcemy zobaczyć tego, co Bóg chce nam pokazać. Tego, co chce nam powiedzieć. Więc uciekamy się do coraz to nowych sposobów, by zobaczyć prawdę. Zobaczcie, ta dziewczyna stała z tej naszej opowieści. Ta dziewczyna młoda, narzeczona, musiała zostać poniżona. Ona musiała zostać poniżona przez przemoc fizyczną, żeby zobaczyła, że chłopak nie jest dla niej, że to nie będzie dobry mąż. Ci małżonkowie dopiero na życiowym zakręcie zobaczyli, jakimi ludźmi się otaczają. Czasami słyszę takie stwierdzenie, nasze stwierdzenie, dlaczego Pan Bóg nie da nam po prostu szczęścia? Przecież On może wszystko. On może sprawić, że będziemy szczęśliwi. Dlaczego On tego szczęścia nam nie da? Moi drodzy, Bóg dał nam wolną wolę. On nas nie ogranicza. Dał nam wolną wolę i nie wycofa się z tej decyzji. On próbuje nas nakierować, choć my tego nie zawsze chcemy tego słuchać. My tego nie słyszymy, ale On próbuje nas nakierować. Podejmujemy swoje decyzje, nasze decyzje, bo to ja. Nie chcemy słuchać Pana Boga. To tak jak, zobaczcie, właśnie piękny przykład z dzieckiem, które chce żyć po swojemu. I niejedna mama mówi, on albo ona, chodzi o dziecko, ono w ogóle mnie nie słucha. Wszystko robi po swojemu. I teraz wyobraźmy sobie, gdybyśmy tej mamie powiedzieli, że to dziecko jest, ty to dziecko pozbawiasz wolnej woli. Robi dokładnie to, co ma robić, dokładnie to, co mama chce, co mama mówi, co mama, ono tak ma iść przez życie, idzie tam, gdzie ma iść, tam, gdzie mama chce, sobie tego życzy, a to dziecko mówi, nie chcę tak, ja chcę być wolny. I mama się wścieka,
mamie to tak powiedzieli? Co ta mama nam odpowiedziała? No nie. Ja chcę, żeby było z tobą, tak, ale niech słucha moich wskazówek. Niech słucha moich wskazówek. A teraz ja ci powiem. Tak, bądź wolny. Bądź wolny. Tak, mówię ci. Bądź wolny. No właśnie, ale Pan Bóg pozwala nam być sobą. On tego chce. Wolnymi bądźcie, bo ja jestem wolny. Czasem nakierowuje cię przez różne trudne sytuacje po to, byś otworzył oczy na prawdę i obrał właściwy kurs w życiu. Ale my zupełnie zachowujemy się jak te dzieci w stosunku do rodziców, do mamy i tata. Pana Boga nie słuchamy. My, jak ktoś mówi, tym swoim łebem, swoją głową chcemy iść, swoje decyzje podejmować. Jeżeli zaufamy Panu Bogu i posłuchamy Jego głosu, który mówi, chodź do mnie, chodź, przyjdź do mnie. Jeżeli to zrobimy, to idziemy przez życie jakby ponad trudnościami świata, jakie symbolizują wody i jeziora. To są trudności świata. Żydzi uważali, że w odmętach wody jest zło. Tak uważali Żydzi. I nie chodzi o to, że nie spotykają się nas trudności. Spotykają. Słuchajcie, ludzie ranią i ranić będą. Ludzie ranią i ranić będą. I teraz sobie tak myślę. Gdybym ja siedział na waszym miejscu, gdyby tu ktoś z was powiedział, albo gdyby przyjął jakiś misjonarz, ja bym powiedział, Boże drogi, co ty gadasz? Jak ludzie ranią i ranić będą? To nie jest nasze zadanie. Tak nie może być. Ja bym się zbulwersował, ja bym był po prostu wściekły. Jak ludzie ranią i ranić będą? Ale czy tak nie jest? Ale czy tak nie jest? Zastanów się. Rani i ranić będą. Ale jeżeli będziesz szedł, ja i ty, jak Piotr za głosem Jezusa i będziesz w Niego wpatrzony, będziesz wpatrzony w Jezusa, pokonasz każdą przeciwność w życiu. Po prostu ją pokonasz. Jednak jeżeli odwrócisz choćby na chwilę wzrok w stronę zamieszania i burzy, to zaczniesz tonąć w strachu i w rozpaczy. Jeżeli odwrócisz swój wzrok od Jezusa i będziesz się bał, lękał tego, co cię czeka, tych przeciwności, tak jak Piotr zobaczył tę falę, tę burzę na jeziorze, zwątpił, zaczął tonąć, ale Jezus mu podał zaraz rękę. Dlaczego zwątpiłeś, człowieku małej wiary? Zarzut. I zobaczcie, to jest też z życia wzięte. Pewna kobieta zachorowała na raka, złośliwego. I ona podjęła się leczenia. Leczy się, korzysta z lekarzy, z usług lekarzy, ale też bardzo zaufała Panu Bogu. Jest modlitwa, są nowenny, ona wszystko pokłada w Panu Bogu. I słuchajcie, o dziwo, wyniki się poprawiają. Ona zdrowieje, ona staje się coraz lepsza, zdrowsza. Przyjeżdża córka z Anglii, przylatuje, która dowiaduje się, że jej mama zachorowała na raka, musi jechać, bo mama zachorowała na raka, mama umiera. Słuchajcie, i ta córka zrobiła taką panikę, że mama umiera, że mama się źle czuje, że trzeba się mamą zająć. I ta mama zaczęła dbać o tą córkę, opiekować się tą córką, żeby ta córka nie wpadła w depresję. Mama zostawiła modlitwę, bo już na tą modlitwę nie miała czasu. Nie miała tak czasu dla siebie. I słuchajcie, wyniki momentalnie zaczęły się pogarszać. Jakie to jest dziwne. Zobaczcie, dzieci zostawiają swoich rodziców. O niczym nie myślą. Jadą gdzieś w świat daleki. Pan miał więcej obietnic, dzielnych śródmów. I nie myślą o nich. Ale jak się pojawia choroba i mają tylko świadomość, że mogą stracić mamę, tatę, już wówczas jest zupełnie coś innego. Chcą, ale bardzo często przeszkadzają. Kryzys człowieka. Kryzysy obnażają naszą wiarę i ufność w Boży plan. One obniżają.
ufność w Bożym planie. Łatwo ufać Bogu, jak jest dobrze. To jest łatwo, prawda? To ten Bóg jest taki wspaniały. Ale trudniej, gdy się boisz, gdy przeżywasz tragedię życiową, to jest już o wiele trudniej. Bardzo często toniemy, bo zapominamy, że Pan Jezus się wszystkim zajmie. My o tym zapominamy. Wtedy trzeba, jak Piotr, znów zawołać: ratuj Jezu, pomóż. A Pan Jezus już usłyszy i pomoże, ale musisz ponownie utkwić w Nim swój wzrok. Musisz oddać Mu swoje życie, musisz Mu zaufać. W drodze do życia wiecznego zawsze spotyka nas przeciwny wiatr, utrata pracy, które dziecko, choroba, nowotwór, strata przyjaciela, strata żony, strata męża i tak dalej, i tak dalej. To nas zawsze będzie spotykać. To wszystko sprawia, że wydaje nam się, że jesteśmy sami, że nie ma nikogo, ale wtedy właśnie trzeba usłyszeć głos Jezusa. Przyjdź do mnie, po prostu do mnie przyjdź. Przyjdź, ja Cię przytulę, ja Cię pocieszę. A z zamętu świata wyłoni się pomocna dłoń Jezusa. Ona się wyłoni, po prostu trzeba zaufać. Pomocna dłoń Jezusa, która pokieruje Twoimi poczynaniami. Ludzie bardzo często oceniają. Ludzie mają swoje. Słuchajcie, bardzo często, bardzo chciałbym, ja to powtórzę dwa razy, żebyś zapamiętał takie dwa zdania, że człowieka poznaje się po jego czynach, nie po tym, co mówią o nim inni. Człowieka poznaje się po jego czynach, nie po tym, co mówią o nim inni. Słuchajcie, a co my robimy? Jak to jest? Słuchajcie, bardzo często my wydajemy świadectwo o drugim człowieku, bo on jest walnięty, bo on jest chrapnięty, bo on jest głupi, bo on nie potrafi tego, bo nie żyje. I my, choć nie znamy człowieka, słuchamy opinii innych ludzi. I gdy spotkamy na swojej drodze właśnie tego człowieka, nie chcemy z nim rozmawiać. Traktujemy go na odległość, bo ty jesteś fair, bo ty jesteś niedobry, ale ty go nie sprawdziłeś. Ty się nie przejechałeś na tym człowieku, tylko się o nim nasłuchałeś. Czy Jezus tak uczy? Pomyśl. Czy to jest sprawiedliwe? Nie to, co mówią inni, świadczą. Więc nie opowiadaj o kłopotach, a zapatrz się w Jezusa. Zapatrz się w Jezusa i przyjdź i przejdź kłopotę razem z Jezusem, razem z Nim. A uwierz, On da Ci szczęście. Przejdź kłopotę, przeżyj tę kłopotę razem z Jezusem, a On da Ci szczęście.